18 rozdział książki Lach do Lacha Czcibora. Projekt nauczania dzieci na zasadach słowiańskich. W ciągu kilkunastu lat nauczanie w przestrzeni polskiej przejdzie całkowite przeobrażenie, a jego nowy charakter sprawi, że szkoły w Wolnej Lęchi będą mieć zupełnie inny program, nie program dla uczniów. Może być on zbieżny z naszą wizją opartą o obyczaje i świętości przodków. 4-5 godzin nauki dziennie. Pierwsze zajęcia nie mogą zaczynać się w trybie rygoru zbyt wczesną porą. Sen to podpora energii i zdrowia, a ostatnie kończyć zbyt późno. Wypychanie dzieci do szkół, z łóżek, zanim osiągną naturalny stan regeneracji, to akt restrykcji i patologii. Podstawowym prawem wszelkich decyzji narodu i jego urzędów, dopóki takowe będą istnieć, staje się nieodwracalna ochrona dzieci i rodzin. Każdy projekt zatem opiera się o taki wyjściowy priorytet. Jako o świętość ojczystą, uczniowie nie są już przeciążani w czasie nauką, a teoretycznie zajęcia mają szybsze przerwy na poprawę energii poprzez ruch, bosęgę, ćwiczenia, albo kontemplacje z drzewami. Więcej zajęć sportowych, w tym gimnastyka słowiańska i rodzime tańce korowodowe, ćwiczenia energetyczne, oddechowe i medytacyjne, gry zespołowe, pozbawione nagród i punktowania. Kolejne, interakcja z przyrodą, w tym nauka pobierania energii, informacji i inspiracji z drzew, a także ćwiczenia uzdrawiania i zasilania funkcji organizmu mocą drzew. Wpajanie miłości i obowiązku, przywileju ochrony, współistnienia ze zwierzętami i roślinami. Kolejne to nauczanie dzieci tylko przedmiotów zaakceptowanych przez nie same i ich rodziców jako współgrających z ich intuicją, potrzebą chwili i ujawnionymi zdolnościami. Dotyczy to także języków obcych, na których ciąży wmanipulowana presja nowoczesności, światowości i dobrej pracy. Słowianin ma naturalną powinność opanowania tylko języka rodzimego, a znajomość lub nieznajomość obcych języków nie ma żadnego wpływu na status społeczny i finansowy. Jest to jedynie kwestia indywidualnych skłonności i pragnień. Kolejne, nauczanie dzieci przedmiotów całkowicie oczyszczonych z manipulacji i kłamstw oraz uzupełnienie ich o pełne wartości. Na przykład fizyka kwantowa, mechanika kwantowa i pola torsyjne, kreacja, wizualizacja, materializacja, prawo rezonansu i inne prawa uniwersalne, źródłowe. Kolejne. Nauczanie o energiach, centrach mocy w ciele człowieka oraz o rozpoznawanych punktach kraju, o świętej geometrii i metodach samoochrony, w tym przeciw bytom z innego wymiaru. Kolejne. Nauczanie telegonii jako wedyjskiej zasady zachowania czystości i siły rasowej i zapewnienia tak sobie, uczniom, jak i potomstwu pełni potencjału biologicznego i duchowego oraz godności i równowagi. Jednocześnie wpajany jest szacunek i pielęgnowana wrodzona życzliwość do wszelkich innych ras, narodów, gatunków jako współmieszkańców wspólnego domu, ziemi, mateczki Gai, stanowiących cudowną, różnorodną, boską kompozycję fizycznej i energetycznej pełni życia. Kolejne. Zajęcia poświęcone rozwijaniu i wyobraźni jako platformie decydującej o zdolnościach wizualizacji, kreowania i projektowania. Kolejne. Nauczania rodzimej mitologii i sukcesywnie odkrywanie prawdziwej historii narodu lęchickiego i Wedy Sławian, obejmującej starożytność i resety i sukcesywnie ujawniane artefakty. Ponadto obce mitologie są już wycofane z programu nauczania i używane tylko po części jako przykład porównawczy wobec rodzimej mitologii. Na przykład jasność i harmonia mitologii i świata Słowian przeciw mroczności i prawom obcej cywilizacji widocznych w mitologii i świecie starożytnych Egipcjan. Samo przyswajanie mitologii ma charakter filtrowania w celu wydobycia informacji w niej zakodowanej, a także uzyskiwania inspiracji, a nie jako definitywny i nienaruszalny wzorzec mechanizmów życia i świata.
Kolejne nauczania o stadiach rozwoju i degradacji ludzkości, i o rasach pozaziemskich, i wszelkich siłach światła i ciemności mających udział w tych procesach. Kolejne nauczanie przedmiotów wzmacniających platformę tożsamości i rezonans dziedzictwa, poszerzających świadomość i moce, na przykład głagolicy. Kolejne, całkowity brak religii i modelowania zachowań seksualnych i konstrukcyjnych w tworzeniu związku, małżeństwa, rodziny. Za wpojeniem swym dzieciom zasad budowania więzi, intymnych relacji i konstruowania odpowiedzialnej rodziny i wychowania w miłości potomstwa odpowiedzialni są rodzice, a nie system i jego szkoły, psychologowie, pedagodzy, seksuolodzy i inni tak zwani fachowcy. Masońscy, dodajmy. Podebranie rodzicielskich praw i powinności przez urzędy systemu w gruncie rzeczy stanowiło długotrwałe, rozkręcające się machinę patologii i zniewolenia, odbierającą ludziom prawo woli, godność, świadomość, odpowiedzialność za swe wybory, a także odwagę samorealizacji i weryfikacji rzeczywistych praw życia. Kolejne, brak ocen, nagród i świadectw jako czynników dzielących klasę i sprzecznych z wartościami Słowian. Jedność, życzliwość i współpraca. Dalej, samodzielne projekty, konstrukcje, instalacje. Dalej, projekty dzieci w grupach. Dalej, i dalej, i dalej, i dalej, i dalej, i dalej. Fantastyczny rozdział Czcibora, polecam serdecznie wszystkim, szczególnie rodzicom. Wedamir.